Hej, cześć, siemanko wszystkim, tutaj Michu i witam Was w kolejnym odcinku z zestawów komputerowych za daną kwotę. Dzisiaj jest to zestaw za około 4000 zł. Na platformie oczywiście AMD. W tej cenie to jest po prostu wybór idealny. I procesor jaki do tego zestawu wybrałem to AMD Ryzen 5600 Jest to jednostka 6-rdzeniowa i 12-wątkowa mająca 16 MB L3. Bardzo dobry procesor, ładnie się podkręca. Także ta wydajność jeszcze może być zwiększona i wydajność w grach prezentuje bardzo dobrą, jak i również w zastosowaniach bardziej profesjonalnych typu rendering i tego i tym podobne. także procesor tutaj w tym zestawie moim zdaniem jest idealny za tę kwotę. Chłodzenie do tego procesora, żeby oczywiście móc go podkręcić to Silentum BC Grandis XE1436 jest to dwuwieżowy cooler od Silentum BC chłodzony wentylatorem 14 cm, znaczy ten w środku ma 14 cm, ten na zewnątrz ma 12 ma oczywiście 6 pipeów, co pozwala na o wiele lepsze chłodzenie niż w tańszych chłodzeniach czy też w mniejszych chłodzeniach zwłaszcza, że jest to konstrukcja dwuwieżowa no, i co? Ma też czarny top, co fajnie się e, prezentuje. Przynajmniej moim zdaniem. I taki kuler e, pozwoli Wam podkręcić procesor do e, naprawdę praktycznie maksymalnych jego możliwości. Chyba, że traficie jakąś świetną sztukę, no to wtedy to wiadomo, że na powietrzu jej dobrze nie podkręcicie. Natomiast jeżeli chodzi o powietrze, to ten kuler jest bardzo dobry i w przyzwoitej cenie. Płyta główna, czyli standardowo MSI B350 Tomahawk znaczy nie przepraszam, nie standardowo to w tym przypadku. Zawsze brałem PC Mate'a. Mamy tutaj troszeczkę większą płytę, 4 sloty RAM na pamięć DDR4, sześciofazowa sekcja zasilania, oczywiście chłodzona, dwa porty PCI Express razy 16, dwa porty PCI Express razy 1 i dwa porty PCI zwykłe. Mamy tutaj oczywiście 6 portów SATA, bo cztery są kątowe, a dwa normalne, czyli jeżeli mamy kątowe, no to ułatwia nam to oczywiście aranżację okablowania. Generalnie płyta bardzo dobra również się sprawdzi w podkręcaniu procesora. Jedyny minus przynajmniej dla mnie to, to podświetlenie całe led Mi się osobiście nie podoba. Jeżeli chodzi o płytę główną, to to, to to średnio wygląda, ale oczywiście to jest moje zdanie, wam może się podobać co innego. Najważniejsze jest to, że w zupełności wystarczy tego procesora, nawet na jego dosyć mocne podkręcenie i oferuje sporo, sporo fajnych udogodnień. Pamięci 8GB RAM do TR4, standardowo Corsair Vengeance LPX 3000 MHz. W zupełności tutaj te 8GB powinno wystarczyć każdemu czy to graczowi, czy też do jakichś renderingów, do streamu. Oczywiście nie mówię tutaj o jakichś bardziej profesjonalnych zastosowaniach, bo wtedy no to 16GB by wypadała Karta graficzna Pali GeForce GTX 1060 Dual. E, tutaj od razu mówię, bo się ktoś zapyta, dlaczego nie GTX 1070? E, dlatego, że jest po prostu on nieopłacalny. Jeżeli e, mamy do wyboru 1060 na 1070 e, i chcemy dołożyć do 1070, to naprawdę się nie opłaca. Dlatego, że 1060 w zupełności wystarcza do grania w Full HD na Ultra na monitorze 60 Hz, czy tam 75. E, natomiast. Jeżeli chcemy większą wydajność do wyższych rozdzielczości, lepiej dokładnie do GTX 1080, jeżeli ceny 1070 się nie zmniejszą, no to nie będzie ona opłacalna. Karta bardzo dobra w połączeniu z tym procesorem. Tak jak mówię, gracie sobie na Ultra Full HD i żadna gierka nie jest tutaj straszna. Jeżeli chodzi o wersję palita, to chłodzenie jest bardzo dobre i karta prezentuje świetną wydajność w różnych tytułach. Tutaj nie ma oczywiście reguły. Dysk standardowo to Shiba P301 TB. Podstawowy dysk HDD 1TB powinien wystarczyć i na system, i na kilka gierek. Zasilacz XFXT Single Rail, tutaj jest to wersja 80 plus Gold, nie ta brązowa, czyli konstrukcja bodajże SASO, głowy sobie nie dam uciąć, ale, ale, ale jest to bardzo prawdopodobne. Zasilacz bardzo dobry, cichy, zbiera spoko opinię i ma jedną linię 12V. Ogólnie zasilacz można powiedzieć, że przyszłościowy, dodatkowo 5 lat gwarancji przemawia za jego zakupem i całkiem niezła cena. I obudowa tego stawu NZXT S340, tutaj mamy wersję czarną, natomiast jest też do wyboru wersja biała. Bardzo fajna obudowa, dlatego że cena nie jest zbyt wysoka, a prezentuje się ona naprawdę bardzo ciekawie, zwłaszcza, że jest dobrze filtrowana, chłodzona, znaczy, wiele ma opcji chłodzenia. Dwa wentylatory 120 mm są w zestawie. Są też, oczywiście, możliwość, jest też możliwość zamontowania chłodzenia wodnego. Generalnie obudowa jest w miarę duża, przestronna i prezentuje się naprawdę super. Ja lubię takie obudowy proste. Także no, to by było na tyle. zestaw. zestaw nam zapłacić około 3930 zł. Na ten moment tutaj podam link jeszcze w opisie do całego koszyka z całym zestawem oraz te części osobno, jak zawsze. I co, jeżeli Wam się podobało, no to oczywiście łapka w górę. Jeżeli Wam się nie podobało, no to oczywiście łapka w dół. Subskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Pamiętaj, zostawiam te łapki. Trzymajcie się do następnego filmu.